Moje święta nie mogą obyć się bez faszerowanych jajek. Dlatego w tym filmie przygotowałam dla Ciebie kilka świetnych pomysłów na jajka faszerowane. Koniecznie napisz w komentarzu, który farsz podoba Ci się najbardziej i który spróbujesz u siebie w kuchni. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał. Smacznego! Jajka ugotuj na twardo, a następnie obierz je ze skorupek. Składniki znajdziesz na końcu filmu. Boczek wędzony pokrój drobno i podsmaż go bez dodatku tłuszczu, aż się zrumieni. Następnie odsącz go z nadmiaru tłuszczu i posiekaj bardzo drobno. Żółtka przełóż do miski, dodaj do nich przygotowany boczek, posiekany szczypiorek i majonez. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Brokuł posiekaj drobno i podsmaż go na niewielkiej ilości tłuszczu, aż straci surowość, ale nadal będzie miał swój piękny kolor. Żółtka przełóż do miski, dodaj do nich brokuł, chrzan i majonez. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Farsz dokładnie rozdrobnij widelcem. Łososia wędzonego na zimno posiekaj drobno. Żółtka przełóż do miski, dodaj do nich łososia, majonez i posiekany koperek. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Pieczarki zetrzyj na tarce o dużych oczkach i podsmaż je bez dodatku tłuszczu. Dopraw je sosem sojowym oraz pieprzem i smaż, aż odparuje z nich woda. Żółtka przełóż do miski, dodaj do nich pieczarki, posiekaną natkę pietruszki i majonez. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Farsz dokładnie rozdrobnij widelcem. Suszone pomidory z oleju posiekaj bardzo drobno. Żółtka przełóż do miski, dodaj do nich przygotowane pomidory, serfeta oraz majonez. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Farsz dokładnie rozdrobnij widelcem. Tuńczyka w sosie własnym przełóż do miski z żółtkami. Dodaj posiekany koperek, majonez oraz sos sriracha. W razie konieczności dopraw solą i pieprzem. Każdy z przygotowanych farszów przełóż do rękawa cukierniczego i wypełnij nim białka jaj. Jeśli nie masz rękawa cukierniczego, możesz to zrobić za pomocą woreczka strunowego lub łyżeczki. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Napisz też w komentarzu, jakie jajka faszerowane robisz u siebie. Smacznego!